Cześć! Witajcie w specjalnym odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia, po drugiej stronie siedzi Paweł i mamy dla Was specjalny odcinek na półmetku wakacji, w którym omówimy te wszystkie premiery, które pojawiły się w kinach, no, od początku wakacji, a których jeszcze nigdy Wam nie omówiliśmy, ponieważ było poza sezonem. I tyle się tego nazbierało i są to tak fajne i ciekawe produkcje, że po prostu nie mogliśmy się doczekać. I postanowiliśmy, że nagramy właśnie taki specjalny odcinek w środku lata. Zawsze mnie zadziwia to, jak Kasia walczy z nazwą podcastu. Masz tą taką pół sekundy przerwy, bo masz aż dwa podcasty. Więc zatrzymujesz się tak na pół sekundy, żeby sobie przypomnieć, w którym jesteś teraz, bo głupio by było się pomylić, nie? A jest ich tak dużo. Tak, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie na półmetku, nie wiem, czy to jest półmetek wakacji, co teraz jest w ogóle? Nagrywamy to 31 lipca, więc nie ma bardziej półmetka wakacji niż 31 lipca. Dobra, to zależy też, kto ma długie wakacje, ale dobrze, ale to dobrze, że trafiliśmy, dlatego, że zwykle jak wracamy po wakacjach, w pierwszym odcinku powakacyjnym omawiamy dotychczasowe premiery kinowe, które nas ominęły nas jakby pomiędzy jednym a drugim sezonem podcastu, ale postanowiliśmy, że żeby nie zostawiać sobie tak dużo na ten pierwszy odcinek, to omówimy teraz kilka największych filmów, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze małe ogłoszenie. Zmieniło się trochę rzeczy, jeżeli chodzi o nasz podcast, to znaczy przede wszystkim od przyszłego sezonu, czy też w zasadzie od tego odcinka, który właśnie słuchacie, nie jesteśmy już częścią podsłuchane.pl, sieci podcastów, którą współtworzyliśmy do tej pory, dlatego mamy m.in. nowy fanpage. Jeżeli wejdziecie na facebook.com/zvz.pl, pisane razem, albo znajdziecie link gdzieś w opisie, to traficie na nasz nowy fanpage i możecie go tam polubić, możecie tam napisać recenzję naszego podcastu. Będzie nam bardzo miło, dlatego że nasz poprzedni fanpage został zmieniony na fanpage podsłuchane.pl, więc ten nowy musimy budować od zera. Więc jeżeli słuchacie naszego podcastu, to będzie nam miło, jeżeli wejdziecie tam facebook.com/zvz.pl. I tak samo zmienił się nasz adres mailowy. Jeżeli chcecie coś do nas napisać, to piszcie na kontakt@zvz.pl i tak samo zvz.pl to jest nasza nowa strona, gdzie od tej pory będziemy i ona jeszcze jest Ma tam różne elementy podsłuchane.pl, ale one niedługo znikną, niedługo pojawi się nowa wersja, więc do nowego sezonu będzie wszystko uporządkowane i więc zapraszamy Was do tych naszych nowych miejsc i tam będziemy. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia. Sezon możemy Wam teraz zdradzić. Jeżeli słuchacie tego odcinka specjalnego w tym momencie, to sezon rozpoczniemy jakoś z początkiem września, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby od nas odpocząć, a potem już wracamy z regularnymi odcinkami. I tyle chyba, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a teraz przed Wami krótkie omówienie nasze pięciu takich, powiedzmy, może nie największych premier ostatnich miesięcy, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale takich, o których stwierdziliśmy, że chcemy sobie porozmawiać i mamy coś do powiedzenia, więc zostańcie z nami. Dobrze, więc na sam początek pójdzie film, na który chyba oboje bardzo, bardzo czekaliśmy, czyli John Wick 3 Parabellum. Uwielbiam ten podtytuł, jest w ogóle taki jakiś, nie wiem, ładny i poetycki i oczywiście nawiązuje do rzymskiego powiedzenia. Jak Ci się podobał John Wick 3? Wiesz co, ja w ogóle miałem taką dziwną relację z Johnem Wickiem, że mnie ominął jakimś cudem John Wick 2 w kinie i to było jakoś tak dziwnie, że ja bardzo lubiłem pierwszego Johna Wicka i nawet czekałem na tego drugiego, ale potem było jakoś tak, nie wiem już dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego, ale jak trafił do kin, to jakoś nie miałem okazji go zobaczyć, a potem za każdym razem, jak mówiłem sobie, okej, czy trzeba nadrobić, to wiesz, on był wtedy już dostępny na jakimś VOD, na Netflixie czy czymś takim, no to jakby to nie było takiego nacisku, nie, wiesz, masz ten film, który musisz nadrobić, ale to może jutro, albo może za tydzień, albo może kiedyś, więc nadrobiłem tak naprawdę dwójkę zaraz przed premierą trójki i zobaczyłem trójkę i bardzo mi się podoba przede wszystkim to, jak ten film przechodzi, zmienia się stylistycznie na przestrzeni części i jak to w pierwszej części on był jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich dziwnych elementów i tej mitologii, która tam w środku jest, on był mimo wszystko gdzieś tam całkiem realistyczny i przyziemny. Tak w drugiej części oni jeszcze, mam wrażenie, że druga część wypada najgorzej z tych trzech, dlatego że ona nie do końca wie, czym chce być. Czy chce być tą taką realistyczną, realistycznym kinem, gdzie krew się leje i piorą się po mordach, ale to wszystko jest takie wręcz bolesne, prawie że czujesz ból na szczęce, jak tam John Wick, wiesz, wali kogoś po ryju, a tym takim kompletnie odjechanym kinem, gdzie można użyć konia jako broni. I mam wrażenie, że dwójka stała gdzieś w rozkroku między tym wszystkim, a trójka już poleciała jakby w pełni w tym kierunku tego kompletnie szalonego, odjechanego kina akcji, gdzie wszystko jest podporządkowane tak naprawdę stylowo,
Wickowi, a nie temu, czy ma sens i wydaje mi się, że to jest piękne. I trójka, mój ulubiony John Wick na świecie. Znaczy ja byłam niesamowicie zawiedziona drugim Johnem Wickiem, bo jakby ja się załapałam na pierwszego Johna Wicka absolutnym przypadkiem. Po prostu na jakimś konwencie poszłam do kina z większą grupą osób i odkryłam nową religię. Dwójka mnie zawiodła, bo była po prostu nudna. Chociaż miała te elementy, które sugerowały budowę świata. No i właśnie oglądając trójkę, to miałam takie poczucie, że to, co jest w niej najfajniejsze, no to właśnie to, że jednak to pogłębia budowę tego świata tych zabójców na zlecenie i tego, jak to działa, i też tworzy pewien konflikt, który wydaje mi się bardzo ciekawy, dlatego że dotychczas konflikt Johna Wicka był, on się z każdym filmem trochę coraz bardziej rozmywał, tak? Zaczął się od tego, że zabili mu psa i to była wielka zemsta. W drugiej części trochę trudno było dobrze zdefiniować ten konflikt, no wiadomo było, że są ci źli, jest John Wick. I tutaj dochodzimy do części trzeciej i coraz bardziej widzimy, że tworzy się taki jakby zarys świata, w której są ci, którzy się sprzeciwiają tej wielkiej radzie rządzącej światem zabójców na zlecenie. No i ta rada, która rządzi tym światem, która wyznacza pewne zasady. I muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba, bo bardzo mało jest obecnych filmów, które tworzą jakiś świat, który jest wewnętrznie spójny i opowiadają konflikt, który jest charakterystyczny dla tego świata, który wcześniej udało się stworzyć. I prawdę powiedziawszy, nie spodziewałam się, że to będzie akurat seria Johnny Wicku, ale dla mnie to jest jedna z ciekawszych światotwórczych w ogóle historii, jaką teraz opowiada kino rozrywkowe, bo nie bazując na żadnej innej opowieści, nie bazując na żadnym komiksie, żadnej książce, żadnej wcześniejszej historii, John Wick tworzy świat, w którym są jakieś zasady, które jakby poznajemy w każdej części coraz lepiej rozumiemy ten świat, a jednocześnie tworzy wewnętrzny konflikt właśnie, który wychodzi już poza tym wręcz anegdotycznym przykładem, czyli zabili mu psa, on się mści. I jestem naprawdę bardzo, nie tylko jakby ten trzeci John Wick sprawił, że się doskonale bawiłam, ale też sprawił, że chcę więcej. I kiedy od razu pojawiła się informacja, że będzie czwarta część, to kiedy w przypadku większości filmów mam takie poczucie, Boże, drogi, czwarta część, to już nic dobrego się tutaj nie da zrobić, to w przypadku Johna Wicka mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, że to jest przez to, że te filmy tworzą jakiś fajny, spójny świat, każda kolejna część jest coraz fajniejsza, bo coraz bardziej nas do niego wprowadza. Plus oczywiście wykorzystywanie konia jako broni jest zawsze pozytywne. Tak, ja miałem taki problem z drugą częścią, że o ile ta pierwsza... Pierwsza część miała ten wyraźny konflikt i jakby wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi, to w tej drugiej trochę było tak, że ona była mocno podporządkowana temu rozbudowaniu świata, ale jednocześnie była, mam wrażenie, że druga część była czymś takim, że musimy dodać do tego świata przedstawionego pewne elementy, które są nam potrzebne w trzeciej części, więc w drugiej części skupimy się na ich dodawaniu, po to, żeby w trzeciej części dopiero je wykorzystać. I mam wrażenie, że dopiero w trzeciej części dociera do mnie, że cała ta tak naprawdę historia Johna i tego wszystkiego, co on robi, no to w ciągu tych trzech filmów przeszła z takiej bardzo prywatnej zemsty za jedną jakąś pozornie drobną, ale znaczącą dla niego rzecz, do takiej sytuacji, w której John tak naprawdę przeciwstawia się istniejącemu porządkowi i który to porządek rzekomo jest jakby ustawiony na zasadach równowagi pewnego rodzaju i tego, że wszystkie rzeczy równoważą się nawzajem i w ten sposób jest utrzymywany jakiś tam status quo. I John uznaje, że to nie jest uczciwe i nie da się w ten sposób budować świata i że on musi to status quo zniszczyć. Tak naprawdę tego się dowiadujemy dopiero pod koniec tej trzeciej części i to jakby wygląda na coś, co będzie podstawą kolejnych filmów, ale ta druga jakby stała w rozkroku jeszcze. Nie do końca mam wrażenie, że... Myślę, że dużo... Dużo słyszałem złego o drugiej części. I zdecydowanie, jak ją oglądałem, to nie czułem się aż tak zawiedziony, jak mogłem być, głównie dlatego, że słyszałem o niej bardzo dużo złych rzeczy, a mam wrażenie, że ten film głównie miał problem z początkiem, bo jak już się zaczęła akcja i tam już się zaczęli strzelać mocno i zaczęły się dziać rzeczy, to mam wrażenie, że już wyglądał znacznie lepiej niż w tej części startowej, gdzie on bardzo długo próbował nam powiedzieć, o czym tak naprawdę chce być. Znowu trzecia część zaczyna się od razu na pełnej prędkości i no już pozostaje taka, no i wchodzi na wyżyny, jeżeli chodzi o wszelkie rzeczy związane z tym, co jest dobre w Johnny Wicku, czyli przede wszystkim choreografia, pomysłowe walki. Trochę mam wrażenie, że to jest moje bardzo subiektywne odczucie, ale walki na pięści były troszkę w mojej głowie za długie, tak? Bo te walki, które się strzelały, które polegały na strzelaniu,
strzelanie z reguły w tym filmie polegają na tym, że wiesz, John przebiega przez jakieś pomieszczenie, kilka razy strzela i tam nikogo już nie ma. A jak były te ciągnące się i nie mogące się skończyć walki na noże, miecze, topory i wszystko inne wręcz, no to już w pewnym momencie miałem takie, okej, dobra, niech ta walka już się skończy, niech ta akcja, niech już miejsce akcji się zmieni, niech już coś, cokolwiek pójdzie do przodu, no bo od 10 minut oglądam dwóch czy trzech typów, którzy się leją w jednym pomieszczeniu wszystkimi dostępnymi narzędziami wokół, ale wiem, że to jestem jakby osamotniony chyba w tej opinii i wielu osobom się właśnie to dodanie i jakby zwiększenie wagi stawianej na walki wręcz w tej części się podobało, ale to jest moja jakby jedyna uwaga do tego filmu, bo cała reszta była wspaniała i jasne, to oczywiście po raz kolejny to nie jest, wiesz, to nie jest żadnego rodzaju wysokie kino, ani nic takiego. Ale to jest kino, które ma pewną swoją wąską specjalizację i tą specjalizację realizuje doskonale. I bardzo się cieszę, że już to jest wręcz anegdotyczny. Liam Neeson przeskakujący przez płot w 10 cięciach w Uprowadzonej 3. Wyszukajcie sobie to na YouTubie. Jest Liam Neeson, który przeskakuje przez płot i tam jest samo przeskoczenie przez płot ma chyba 8 czy 10 cięć, dlatego że trzeba było dodać dynamiki do tego, że stary człowiek przeskakuje przez płot. Więc trochę jakby taką odtrutką na to jest ten John Wick, który jest kręcony na długich ujęciach i w którym aktorzy przechodzą najpierw trening, żeby te wszystkie sceny wyglądały tak, jak wyglądają, a wyglądają przepięknie i są ta choreografia walk i ten cały balet, który z jednej strony jest taki, wiesz, taki płynny i piękny, ale z drugiej strony taki brutalny i taki twardy. W jakimś cudem to wszystko się łączy i wygląda po prostu fantastycznie. Więc John Wick 3 według mnie najlepszy z tych trzech filmów. To znaczy, o ile jasne, nie ma tu tego takiego powiewu świeżości jak w pierwszym, gdzie on był kompletnym zaskoczeniem, bo nagle się pojawił znikąd. Jakby już się spodziewamy, że ta choreografia będzie wyglądać tak, jak będzie wyglądać, że John Wick jest taką postacią, jaką jest. Jakby tego już się spodziewamy, ale pomijając to, to mam wrażenie, że to jest najlepszy z tych trzech filmów i więc super i też czekam na kolejne. Tak, ja mam jeszcze dwie uwagi odnośnie Johna Wicka, które wydają mi się dosyć istotne. Jedna to jest to, że te filmy do tego wszystkiego umieją być inteligentnie zabawne. Jedna rzecz, która mi się tam niesamowicie podoba, to kiedy bohaterowie znajdują się w tych przestrzeniach, w których mogą porozmawiać, a się nie biją, no to na przykład mamy taką cudowną scenę, jak scena z poczekalni, gdzie siedzi John Wick ze swoim przeciwnikiem i ten przeciwnik wyznaje mu, że jest jego wielkim fanem i chciałby być taki jak on i że uznaje, że oni są podobni i to jest bardzo, bardzo fajna i zabawna scena. A druga sprawa, która wydaje mi się też dosyć ważna i fajnie o niej powiedzieć w przypadku takiego filmu popularnego, to tam jest postać sędziego, która po polsku jakby w polskim języku oczywiście ma przypisaną płeć, ale to jest bardzo ciekawe, bo twórcy filmu postanowili, że na początku napisali tą postać jako mężczyznę. Można powiedzieć postać wysokiego sądu. Tak, postać wysokiego sądu, o dobre. Najpierw napisali tą postać jako mężczyznę, potem zaczynali się zastanawiać, czy ta postać nie powinna być kobietą, a w końcu doszli do wniosku, że powinna być to osoba niebinarna i co więcej znaleźli osobę niebinarną i zatrudnili do tej roli. I ta postać jest tak przedstawiona i tak prowadzona w tym filmie, że rzeczywiście nie ma tam jednoznacznego odniesienia do jej płci. I uważam, że to jest niesamowicie fajne, bo i ta postać jest świetnie wpisana w ogóle w to budowanie świata i też pokazuje, że jakby postacie niebinarne nie, jakby mogą się po prostu pojawiać w filmie i po prostu w nim istnieć. I jestem za to bardzo wdzięczna Johnowi Wickowi, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny przykład pojawienia się osoby niebinarnej w jakiejś roli w filmie, który jakby nie jest ani zaangażowanym dramatem, ani produkcją niszową. Ja jeszcze mam jedną uwagę, to znaczy zastanawiam się, co John Wick może nam powiedzieć o ekranizowaniu gier wideo, dlatego że John Wick jako film jest ekranizacją gier wideo tylko bez gry wideo. Ale jakby konstrukcyjnie to jest bohater, który przechodzi przez kolejne levele, gdzie pojawiają się kolejni coraz silniejsi przeciwnicy, a w tej trzeciej części pojawiają się opancerzeni przeciwnicy, którym najpierw trzeba zdjąć armor, a potem można do nich normalnie strzelać, bo zwykła broń na nich nie działa. Jakby to jest film skonstruowany jak gra wideo i to taka gra akcji, taka, w której jest mało fabuły i działa jakimś cudem, więc być może, takie sobie zadaję pytanie, być może ekranizowanie gier wideo nie powinno polegać na ich, wiesz, przerabianiu w ten sposób, żeby stanowiły nagle scenariusz filmowy, tylko po prostu powinno się do tego podejść znacznie bardziej prostolinijnie, niż się mogłoby wydawać, po prostu ekranizować to, co jest w grze wideo i może to będzie działało, tak jak działa John Wick. To jest moje pytanie, nie wiem. Nie mam pojęcia, być może nie, prawdopodobnie nie, ale tak się zastanawiam, bo John Wick jest naprawdę, jak się na niego spojrzy, to jest w zasadzie idealne przeniesienie gry wideo na ekran kina, tylko bez tej gry wideo, więc może to nam coś mówi, nie ma pojęcia. I teraz możemy zrobić bardzo piękny segue, ponieważ następnym filmem, o którym chcemy wam powiedzieć, jest ekranizacja gry wideo. Dokładnie. Detektyw Pikachu. Tak. To by się, tu się nie będziemy zgadzać, dlatego że mnie ten film w pewnym stopniu zawiódł, ale nie do końca, a tobie się podobał, tak? Nie, on mnie w pewnym stopniu zawiódł, ale nie do końca.
Okej, to mów dlaczego w takim razie. Ogólnie najciekawszą rzeczą, którą można zobaczyć na ekranie w filmie o Pokemonach, moim zdaniem, są Pokemony. A w filmie o Pokemonach, który toczy się w mieście, w którym Pokemony żyją między ludźmi, najciekawsze są oczywiście te momenty, w których są interakcje między ludźmi a Pokemonami. Jakby... Nie wiem jak inni widzowie, ale ja ogólnie ludzi przeżywających różne emocje widziałam, natomiast Pokemonów na co dzień nie widuję. I przyznam szczerze, że uważam, że największym problemem z tym filmem jest to, że ponieważ on ma jakiś taki wymóg przeprowadzenia akcji, która powiedzmy sobie szczerze nie jest aż tak fascynująca, to niestety gdzieś po drodze traci z oczu to, co moim zdaniem jest właśnie najciekawsze, czyli ten świat, w którym żyją Pokemony. Widzimy ich w ogóle na ekranie stosunkowo mało i pojawiają się na stosunkowo krótko. Jest za to dosyć dużo akcji z ludźmi. To jest taki dosyć specyficzny w ogóle film o Pokemonach, dlatego że to jest film o Pokemonach, w którym nie ma wszystkich charakterystycznych elementów historii o Pokemonach. Czyli nie ma trenera, nie ma zawodów właściwie, nie ma ligi, nie ma głównego przeciwnika w prawie wszystkich historiach o Pokemonach. Czyli jest tajemniczy zaginiony ojciec. Tak, ani drużyny R, ani Giovanniego. I to wszystko sprawia, że dla mnie, jako osoby, która w ostatnich latach chcąc nie chcąc wkręciła się trochę w świat Pokemonów, ten film nie pokazuje mi tego, co jest najciekawsze, a historia, którą mi oferuje, miejscami jest oczywiście zabawna i ciekawa, ale tak naprawdę jest dosyć klasyczną historią przygodową, która moim zdaniem jest na tyle generikowa sama w sobie, że trochę do nikogo nie trafia. To znaczy, jakby ludzie, którzy nie są fanami Pokemonów, nie zostaną fanami Pokemonów po obejrzeniu tego filmu, a ludzie, którzy są fanami Pokemonów, nie dostaną dokładnie tego, czego potrzebowali i co naprawdę chcieliby zobaczyć. Ja widziałam ten film w kinie dwa razy i powiem szczerze, że za drugim razem, kiedy mogłam, jakby nie śledziłam akcji i zwracałam większą uwagę na kreację świata, no to pierwsze tak pół godziny tego filmu jest dużo, dużo, dużo lepsze niż to, co się dzieje później, bo właśnie przez pierwsze pół godziny możemy obserwować jakby Pokemony w świecie, a nie obserwować jakąś taką akcję, która no nie jest aż tak ciekawa, dowcipna i przejmująca, żeby wynagradzała mi brak obserwacji świata Pokemonów. Wiesz co, ja po obejrzeniu tego filmu miałem takie poczucie, że to jest film dla dzieci. I to jest film, który jest tylko dla dzieci i dlatego trudno mi jest oceniać na przykład fabułę jego pod kątem tego, w jaki sposób ja ją odbieram, no bo ona nie jest oryginalna, nie jest ciekawa, a wręcz ten ostateczny twist wydał mi się strasznie awkward. Nie chcę tutaj zdradzać, bo ktoś może nie widział, ale jest tam jakby finałowy twist, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej, i on mi się wydał strasznie awkward. Ale z drugiej strony jakby trudno mi to zarzucać filmowi, no bo jakby to nie jest tak, że to jest film, wiesz, który jest wyraźnie zrobiony z myślą o młodszych i starszych odbiorcach i mi się nie podoba w jakiś sposób. Nie, to jest film zrealizowany dla dzieciaków, więc trochę jest tak, że to nie jest film dla mnie, więc trudno mi zarzucać, wiesz, prostolinijność fabuły w filmie dla dzieciaków, nie? To, co mi się podoba, to jest to, że kreacja świata przedstawionego. Świat jest po prostu prześliczny. Zgadzam się z tym, co mówisz, że on jest najciekawszy w tych pierwszych scenach, kiedy widzimy faktycznie codzienność ludzi, którzy współpracują, czy mieszkają, dzielą jakieś miasto z Pokemonami i to wygląda super. A potem jak już zaczyna się bieganie po lesie jakimś, to robi się jakby mniej kolorowo i mniej ciekawie. Przy tym znowu, to jest tak, że wyszło to zaskakująco super, kreacja świata. I to, że wzięto Pokemony w zasadzie w ten sposób, w jaki one wyglądają w grze i nie próbowano ich w żaden sposób urealistyczniać. Nikt tam nie zakosnajderował Pokemonów, żeby były realistyczne. Ale wiesz, dodano im futerko, że bo, wiesz, jak oglądasz animację, czy grasz w grę, no to tak naprawdę trudno jest określić, czym jest pokryty taki Pikachu, a tu zdecydowano, że w zasadzie wszystkie te Pokemony mają jakieś tam futro, albo jakąś tam skórę, albo jakieś tam łuski. I to wygląda super. To w ogóle nie ma problemu z tym, że wiesz, że wśród postaci, które są ludźmi, po prostu chodzą stworki, które są wyraźnie połączeniem trójwymiarowej animacji z designami jednak rysunkowymi. No i tutaj się pojawia porównanie w mojej głowie przede wszystkim do zwiastuna Sonika, w którym to stwierdzono, że ten jeż to musi być bardziej realistyczny, więc trzeba mu dać ludzkie kończyny i oczy i wyszła jakaś w ogóle parodia tego jeża. Tu tymczasem okazuje się, że taką postać da się wrzucić do realnego świata. Pokazał to, nie wiem, Królik Roger i Space Jam, ale jakimś cudem ostatnio są pomysły w rodzaju właśnie Sonika i tutaj pokazano, że jednak da się i wygląda to super, więc fajnie. I jeżeli ktoś lubi Pokemony, ale inaczej, jeżeli ktoś jest dorosły i lubi Pokemony,
to przedstawienie świata będzie tak naprawdę jedynym, co wyciągnie z tego filmu. I może ta krótka scena, w której pojawia się Diplo, jeżeli lubicie Diplo, to Diplo jest spoko, to DJ taki. Ale poza tym jakby nic więcej z tego filmu nie wyciągnie. Przy tym, no może poza kilkoma śmiesznymi scenami, w których Ryan Reynolds jest Ryanem Reynoldsem po prostu. Przy tym to nie jest zarzut w stronę filmu, no bo to jest film dla dzieci, więc... Troszkę w moim serduszku jest taka szkoda, że twórcy nie wzięli pod uwagę tego, że sporo fanów Pokémonów no już teraz jest dorosłymi osobami i może one też chciałyby ten film obejrzeć i też chciałyby kilka więcej mrugnięć okiem do tego dorosłego widza, ale też trudno filmowi zarzucić coś takiego, no bo to już jest w tym momencie zarzucanie tego, że film koncepcyjnie nie jest zgodny z moim wyobrażeniem filmu o Pokémonach, co jest głupie, bo oceniam go film jako film, więc jako film dla dzieciaków prawdopodobnie jest w porządku, ale jak się jest dorosłym widzem, to nie ma co się spodziewać czegoś więcej niż właśnie film dla dzieciaków i ładne Pokémony, jeżeli lubicie i spoko. Nie tylko jedna rzecz cieszy z tym filmem, ponieważ on odniósł raczej sukces i były pozytywne recenzje. I ja mam taką głęboką nadzieję, że twórcy wrócą jeszcze do świata Pokémonów, no bo rzeczywiście ja się z tobą zgadzam, to jak Pokémony wyglądają w tym filmie jest fantastyczne. Są absolutnie przeurocze i rzeczywiście nie wyglądają dziwnie, jakby człowiek w ogóle nie ma problemu, żeby się przestawić na to, że ten świat tak wygląda. I ja bym bardzo, bardzo chętnie obejrzała jakiś inny film o Pokémonach, najchętniej dziejący się już w takiej bardziej znanej seriali konwencji, czyli właśnie takiego bohatera, który idzie w jakąś podróż z Pokémonami, ma znajomych i bierze udział w turniejach. I tak sobie myślę, że w sumie te historie mają bardzo duży, fajny, fabularny potencjał, co dobrze widać po tych takich pełnometrażowych animacjach, które się na przykład pojawiały w kinach, na których byłam też jakieś kilkanaście lat temu. Ale to jest moja nadzieja związana z tym filmem, więc jestem w stanie przeboleć, że on mi się tak idealnie nie podobał, bo jeśli się podobał innym ludziom, to może wrócą do robienia Pokémonów filmowych, realistycznych, bo to by mnie na pewno bardzo ucieszyło. Tak, dziwny jest ten świat Pokémonów. Słuchaj, teraz o innym dziwnym świecie będzie. Dlatego, że w kolejną premierą, bo mówimy w kolejności chronologicznej, jest film X-Men Dark Phoenix. Być może ostatni film z X-Men, trudno powiedzieć, bo w tym momencie status quo jest trudny do określenia. Jak wiemy, Foxa kupił Marvel, no i Marvel już jakby zapowiada, że postać... Disney kupił Disney, tak. Disney jest też właścicielem Marvel Studios, które tworzy Marvel Cinematic Universe i już jest zapowiedziane, że X-Menowi bohaterowie znani z kart komiksów pojawią się prędzej czy później w uniwersum Marvela, ale na razie możemy się spodziewać przynajmniej paru lat przerwy, żeby ludzie zapomnieli, że już była jakaś seria filmów i żeby ci bohaterowie, czy też inni bohaterowie, do których prawa odzyskało w tym momencie Marvel Studios siłą rzeczy przez wspólnego właściciela, pojawią się w filmach Marvela, więc mamy teraz to takie zamykanie tego Foxowego uniwersum. Status jest w tym momencie niepewny, dlatego że Dark Phoenix teoretycznie jest ostatnim filmem z serii, ale jest jeszcze New Mutants, który w pewnym momencie trafił do takiego produkcyjnego limbo, bo film miał, jakby jego premiera została przesunięta na czas nieokreślony, aktorzy stwierdzili, że oni w ogóle nie mogą się z tym Foxem dogadać, potem ten Fox został kupiony przez Disneya, Disney zagadał do tych aktorów i się okazało, że z Disneyem są w stanie się dogadać, więc są realizowane jakieś dokrętki, żeby ten film w końcu jakoś wypuścić, więc w praktyce to, jeżeli do tego w końcu dojdzie, do skutku, wyjście New Mutants, to New Mutants będzie ostatnim filmem z serii, ale jednocześnie to nie jest film jakby z tej głównej serii, tylko film gdzieś tam poboczny, to jest horror w świecie X-Men, więc trochę będzie ostatnim filmem z serii, a trochę będzie ostatnim filmem z tej wersji uniwersum. Nieważne, w każdym razie dostaliśmy X-Men Dark Phoenix, który jest bardzo dziwną sytuacją. To jest dziwna sytuacja. Ja tego nie rozumiem, Kasia, powiem ci. Bo oni zrobili serię filmów o X-Men, w której była historia Dark Phoenix. A potem wewnątrz tej serii zrobili taki soft reboot, cofając bohaterów w czasie po to, żeby potem wprowadzić jeszcze raz tych samych bohaterów i opowiedzieć jeszcze raz tą samą historię, ale z innymi aktorami. I ja nie rozumiem po co. I nie rozumiem wielu rzeczy. I jakby nie rozumiem, dlaczego to uniwersum poszło w tym kierunku. Świat X-Men, mutantów jest tak bardzo rozbudowany, jest tam tyle wątków i tyle pomysłów, a tymczasem z jakiegoś powodu Fox zdecydował się na opowiedzenie jeszcze raz tej samej historii, która już raz nie wyszła, ale tym razem opowiedzenie jej gorzej.
To nie wiem. Co sądzisz o tym filmie? To jest w ogóle niesamowite, bo nie wiem, czy wiecie, że zakończenie filmu miało być zupełnie inne. Co więcej, to, że zakończenie filmu miało być zupełnie inne, nie jest tajemnicą, bo mówili o tym aktorzy, twórcy, a także jeśli się spojrzy na zdjęcia promocyjne, tam są zdjęcia promocyjne ze scen, których nie ma. Otóż zakończenie filmu zmieniono, ponieważ za bardzo przypominało zakończenie innego filmu superbohaterskiego, który ukazał się w kinach niedługo w okolicy czasowej premiery Dark Phoenix. Moim zdaniem to była kwestia Captain Marvel. Wiesz co, ja miałem taką teorię przed obejrzeniem filmu, że to chodzi o Captain Marvel, bo ta scena miała się rozgrywać w kosmosie, ale zaczęło mnie zastanawiać, bo tam pod koniec są te takie sceny, że ci bohaterowie pod wpływem całej tej mocy, czegoś tam, nieważne, jakby nie ma znaczenia, zaczynają się rozpadać na takie okruszki małe i to mi znowu przypomniało Infinity War, więc nie mam pojęcia tak naprawdę, o jaki film chodziło, chociaż wydaje mi się, że Captain Marvel jest bardziej prawdopodobna, chociaż nie wiem, czy Captain Marvel znowu nie była zbyt późna, czy oni by zdążyli to wszystko dokręcić od momentu premiery do kolejnej może. Premiery, nie? Może. Ja miałam taką wizję, że być może w ostatnich scenach Dark Phoenix jakby jako taka osoba zamieniona w energię niszczy statki obcych i to by było bardzo podobne do tego, co... Tam w ogóle chyba cała ta scena walki na pociągu miała w ogóle wypaść i ona cała miała siedzieć w kosmosie, nie? Coś takiego, więc to jest... Tak, bo ogólnie walka w pociągu to jest coś, co się dzieje w X-Menach zdecydowanie za często. Tak, bo to jest niesamowite. X-Men i pociągi to nie jest dobre połączenie. Natomiast ten film jest w ogóle niesamowity z kilku powodów. Jeden jest taki, że ja po obejrzeniu Dark Phoenix obejrzałam jeszcze raz wszystkie filmy o X-Menach, te nowe. I w Apokalips jest scena, w której ewidentnie wynika, że energia Dark Phoenix jest wewnątrz bohaterki. Jakby w X-Men Apokalipsie jest cały wątek o tym, że ona ma niesamowitą, trudną do powstrzymania energię w sobie, co jest zgodne z kanonem. Tymczasem nagle w następnym odcinku okazuje się, że nie, że to nie jest wewnątrz, jej wewnętrzna siła, którą tam, nie wiem, Charles Xavier próbował powstrzymać, tylko to jest energia z kosmosu. W związku z tym, nie dość, że zrobiono jeszcze raz tą serię i tylko gorzej, to jeszcze wewnątrz tej serii mamy absolutnie niesamowite niespójności na przestrzeni dwóch filmów, które następują jeden po drugim. Co jest tak wyraźne, że ja nie wiem, czy oni uznają, że Apokalips nie istnieje. Nie wiem, być może ja też bym chciała zapomnieć o tym filmie, ale... Wiesz co, powiem ci tak, ja na przestrzeni tego filmu nie wiedziałem do końca, o co chodzi, bo z jednej strony mieliśmy tą taką, że to jest ta energia, która do niej wchodzi w tym kosmosie, ale z drugiej strony tam potem było powiedziane, że w zasadzie to przecież mieliśmy flashbacki z jej młodości, gdzie widzimy, że jakaś tam energia już i potęga już w niej, większa niż do tej pory, już nie była. Czyli to były dwie różne potęgi, znaczy tak z tego wynika, że to były dwie różne potęgi i jedna ta potęga odblokowała tą drugą potęgę. Nie wiem, może to tak jak w Czarnobylu, że po prostu tam, wiesz, jeden reaktor, drugi reaktor i to tak się zapętliło i się zepsuło i w ogóle one zaczęły tak ten. Ale ten film jest... W ogóle cała konstrukcja tego filmu jest... Jaka konstrukcja? Tam w ogóle tak. Się jakieś rzeczy dzieją, które kompletnie nie mają sensu. Zacznijmy od tego w ogóle, że ten film opiera się na bohaterach, którzy zostali przedstawieni w poprzednim filmie, tych młodych wersjach postaci, które już wcześniej zostały przedstawione i film każe nam z jakiegoś powodu pamiętać, kim oni są, jakby i jeszcze, wiesz, im kibicować w jakiś sposób. I zachowuje się, ten film się trochę zachowuje w ten sposób, jakbyśmy my, widzowie, mieli rozbudowaną relację z tymi młodymi mutantami i wiedzieć, kim oni są. Tymczasem oni zostali wprowadzeni w film wcześniej i to w taki dość, tak? Dobrze pamiętam, że oni tylko jeden film mieli do tej pory? Czyli ta młodsza ekipa? Sansa, Stark i tak dalej? Tak. No, zostali wprowadzeni w jeden film wcześniej i film zdaje się zachowywać w ten sposób, jakbyśmy mieli dokładnie wiedzieć, kim oni są, co oni czują i mieliby być dla nas bardzo ważni. Więc tak naprawdę w gruncie rzeczy cała fabuła polega na tym, że jak Jean Grey dostaje tą energię z kosmosu, to potem dużo chodzi w tym filmie i wszyscy mówią, hej, słuchaj, masz energię z kosmosu, musimy jakoś coś z tym zrobić, a ona mówi, nie rozumiesz mnie i idzie do kolejnych osób i potem coś rozwala, więc ci wszyscy ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni, no bo ona rozwala rzeczy, aż w końcu spotyka obcą osobę w ogóle, która jej mówi, nie, wszystko w porządku, masz tę energię w sobie, to dobrze. Więc ona uznaje, okej, to zaufam ci, mimo że jesteś tak naprawdę obcym szparagiem z kosmosu i potem wszyscy próbują ją zabić albo nie zabić, tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. To jest...
To jest film, w którym ludzie powinni po prostu usiąść ze sobą, porozmawiać jakoś czy coś, ale nikt nie chce, więc postanowiłem walczyć z pociągiem z jakiegoś powodu, aż i tak naprawdę tak długo ze sobą nie rozmawiają, aż ta druga strona się domyśli, o czym powinni porozmawiać i sama w swojej głowie porozmawia ze sobą i uzna, że najlepiej będzie umrzeć w tej sytuacji, tak naprawdę. To jest dokładnie to, zresztą to jest dokładnie to samo, co ja miałem jako widz siedząc przed ekranem, nie? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jedną rzeczą, która mnie straszliwie denerwuje w tych nowych X-Menach, to jest to, że ta absolutna fiksacja na punkcie relacji Xaviera z Magneto. Ja, jakby w świecie, w którym jest tyle postaci i oni dodają nowe, wciąż wracają do tej samej kłótni, którą ci bohaterowie mają między sobą. Co więcej, jakby ja wiem, że to jest straszny suchar, ale po prostu Magneto w tym filmie zachowuje się kompletnie bez sensu, ale jego największym popisem mocy jest wyciągnięcie metra z podziemi, co sprawia, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy Magneto myśli, że metro w ten sposób działa i tak wyglądają przystanki metra. Wiesz co? Wkładasz rękę do ziemi i metro wyskakuje. To tam pół biedy to metro, ale w ogóle cała ta scena, przecież tam oni próbują przejść przez ulicę w tej scenie. To jest, tak, ja wiem, że tam jest jakiś taki kontekst, że oni obie strony się spodziewają, że za chwilę nastąpi walka, ale ta walka jeszcze nie nastąpiła. Oni w tej sytuacji są w momencie, w którym budynek, do którego chcą się dostać, jest po drugiej stronie ulicy. Nie ma nikogo na zewnątrz, nikt go nie broni w żaden sposób i jedyne, co muszą zrobić, to przejść przez ulicę. W związku z czym Beast uznaje, że najlepszą opcją w tym momencie będzie zmienienie się w wielką bestię i zaatakowanie taksówki, nie? A reszta zaczyna strzelać laserami, a Magneto wyciąga tramwaj, znaczy wyciąga metro z podziemi po to, żeby je ustawić i żeby przejść przez to metro, bo nie ma przejścia dla pieszych najwyraźniej w okolicy, więc lepiej będzie przejść metrem, zbudować własne, no więc to jest. Ale jakby do pewnego stopnia, jak patrzysz na ten film, to masz takie okej, okay, ale jakby konflikt tutaj jest zupełnie gdzie indziej. Zresztą w ogóle w tym filmie gra Jessica Chastain, ale bez swojej brwi. Jej brwi nie dostały angażu. I Jessica Chastain tam jest kompletnie zbędna. Znaczy, ona tam chodzi i całkiem nieźle wygląda w płaszczu, ale masz takie wrażenie, że ktoś ją zatrudnił, a potem o tym zapomniał, więc dopisali jej rolę, żeby nie musieli jej zwalniać. To jest trochę tak, że wiesz, Jean Grey musi mieć jakiś wewnętrzny głos i musimy wiedzieć, co ona myśli. Mogłaby prowadzić dziennik w tym filmie. Jakby prowadziła dziennik i byłby głośny voice-over, co ona myśli, to by to miało dokładnie tyle samo sensu, co postać Jessica Chastain po prostu, bo ona mogłaby po prostu, wiesz, zapisywać swój rozwój swojej postaci i wtedy byśmy wiedzieli, a tak to masz Jessica Chastain, która musi chodzić i mówić, co się dzieje w głowie Jean Grey, nie? Tak, i pod sam koniec dostajemy scenę, która jest kompletnie, totalnie bez sensu na każdym poziomie i jest bardzo wielkim fanserwisem, ale jak się zastanowisz nad wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie 4 filmy pomiędzy bohaterami, tak myślisz sobie, ta scena nie ma sensu na żadnym poziomie, zarówno prawnym, jak i emocjonalnym, jak i moralnym. Tak, bo to jest ta jedna scena, która nie ma sensu w tym filmie, nie? Znaczy, nie, ale wiesz, bo jakby to jest niesamowite, bo ten film próbuje w jakiś sposób zamknąć te 4 filmy, które widzieliśmy, a z drugiej strony totalnie olewa, co było w poprzednich 3. Wiesz co, ale to w ogóle jest tak, że przed premierą aktorzy, jak się wypowiadali w ogóle, a propos zamykania rzeczy, jak się wypowiadali w mediach, no to można było z tych wypowiedzi wyniknąć, że no, rzeczy będą się działy. Śmierć będzie w ogóle gęsto się siała, tak się mówi. Ludzie będą, znaczy, czy mutanci będą umierać i w ogóle, wiesz, można było odnieść takie wrażenie, że ponieważ to jest ostatni film z tej serii, no to oni się już nie będą patyczkować, będą tymi postaciami po prostu je zażynać, jak leci. Po czym jedyną tak naprawdę istotną śmiercią w tym filmie była śmierć Jennifer Lawrence, która była pokazana w zwiastunie i która nie miała być niespodzianką i wręcz sugerowano, więc twórcy sugerowali, że pokazują tę śmierć w zwiastunie, dlatego że potem się będą działy jeszcze większe rzeczy, więc to jest pikuś przy tym, co się będzie działo. Po czym się okazuje, że nie, że wiedząc, że robią ostatni film tak naprawdę z tej serii, twórcy zrobili film, który jest jednocześnie bardzo zachowawczy i tak naprawdę nie zmienia w żaden znaczący sposób status quo i spokojnie mogłyby się pojawić po nim kolejne filmy. W żaden sposób nie zamyka niczego tak naprawdę ten film. Nie zamyka w żaden sposób żadnych wątków. No mamy to zamknięcie wątku, powiedzmy w cudzysłowie, zamknięcie wątku Xaviera i tego, i Magneto, który tak naprawdę się kończy, który tak naprawdę nie jest takim zamknięciem, to jest takie obcięcie go nożyczkami i przyklejenie ładnej wstążki na końcu i udawanie, że to jest zamknięcie, nie? Więc to jest bardzo dziwne. A i chciałem jeszcze poruszyć też temat dialogów w tym filmie i mojego ulubionego dialogu, który się pojawia w zwiastunie, i to jest dialog o locie w kosmos. Gdzie bohaterowie się zbierają, bo jest misja i Jennifer Lawrence mówi, słuchajcie, jest misja, lecimy w kosmos, robimy rzeczy i wracamy. Jakieś pytania? I jeden z mutantów pyta, tak, mam 1000 pytań, na co ona odpowiada, nie mamy czasu na pytania. Na co inny postanawia, że zada to jedno najważniejsze pytanie. Skoro nie ma czasu na pytanie, to zada to jedno ważne. I to mu przychodzi do głowy? Czyli lecimy w kosmos? Na co ona odpowiada, tak, lecimy w kosmos. Na co trzeci mutant odpowiada, a więc teraz latamy w kosmos. I to jest dialog w tym filmie, nie? I
z którego wynika nic. W sensie No i lecą w kosmos, no. Nie, ale to jest informacja, która została w pierwszej linijce tego dialogu udzielona. I potem już tylko bohaterowie sobie nawzajem potwierdzają, że lecą w kosmos, a potem lecą w ten kosmos. I co się dzieje? Aha, no i chciałem też zwrócić uwagę na to, że w tym filmie zaskakująco dużo bohaterów płacze albo pije, albo robi obie te rzeczy jednocześnie. To jest bardzo w ogóle smutny film o X-Men. Tam cały czas ktoś ma wyrzut sumienia i pije z tego powodu, albo płacze, albo wywołuje płacz u drugiej osoby. Mam wrażenie, że w tym filmie jest więcej scen z X-Men płaczącymi nad alkoholem, albo w ogóle nad swoim życiem, niż w całej reszcie filmów razem. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że w ogóle Fassbender dostał jakąś taką obietnicę od twórców tej filmowej serii, że w każdej części X-Menów musi płakać. Bo ja to prześledziłam i on zasadniczo rzecz biorąc płacze w każdej części X-Menów, tylko nad różnymi rzeczami. Dlatego, że tak naprawdę wszystkie filmy o X-Menach są dokładnie takie same, że coś przykrego spotyka Magneto i potem Charles próbuje coś zrobić. Magneto jest zły, bo tak sobie radzi ze smutnymi emocjami, jest wielka rozpierducha, a potem Charles przychodzi do Magneto i mówi, och, stary druchu. A Magneto mówi, no zrobiłem rozpierduchę, ale w sumie jest w porządku. I koniec filmu. No więc tak. To prawda. Nie, ja przyznam szczerze, że bardzo się... Ja byłam fanką First Class i jakby wiele emocji przeżyłam z bohaterami X-Menów, ale myślę, że fakt, że Disney kupił Foxa i już nikt nie zrobi kolejnej części, która w jakiś przedziwny sposób połączy się z tymi pierwszymi X-Menami Bryana Singera. I że w końcu zaczniemy od nowej, być może nie opowiemy po raz tysięczny historii tego, jak bardzo Xavier i Charles się kochają, ale nie rozumieją, to jest moja jedyna nadzieja. Uważam, że wykupienie Foxa przez Disney jest wielkim problemem dla kinematografii światowej, ale to jest inny temat. Ta jedna rzecz mnie cieszy, że może dostaniemy jakąś inną historię o X-Menach. A skoro już jesteśmy przy ekranizacji komiksów i skoro jesteśmy przy Disneyu, no to musimy przejść do Spider-Mana Daleko od Domu. Tak, teraz coś dobrego. Uff, co szczęście. Och, jak się cieszę. Spider-Man Far From Home, Daleko od Domu, super. Koniec Spider-Manów. Bardzo mi się podobał. To jest wzięcie tego pierwszego Spider-Mana w Marvel Cinematic Universe i wszystkich jego zalet, ale jednocześnie bez konieczności takiego mocnego przedstawienia widzom tej postaci i jej roli w uniwersum, więc nie mamy tego takiego... W pierwszej części mieliśmy wątek z Tonym Starkiem, który był tym takim, wiesz, zaczepieniem w uniwersum Marvel Cinematic Universe. Mieliśmy też, mimo wszystko, ograniczony do... Jak to się dało, ale jednak wątek pewnego rodzaju originu. To nie był taki origin, bo bohater był Spider-Manem od początku, ale mieliśmy to jego takie dojrzewanie i dotarcie do swojej roli. Tu troszkę mamy ciąg dalszy tego i to takie, wiesz, pogodzenie się z pewną odpowiedzialnością i tym, kim się jest, ale jest to znacznie mniejszą wagę w filmie ma, czy innego rodzaju wagę ma, w ten sposób. To nie jest to takie dotarcie do swojej roli, którą przeżywa każdy bohater, to jest trochę innego rodzaju dotarcie do i pogodzenie się ze swoją rolą. A jednocześnie to jest niesamowicie uroczy film, który dla mnie przede wszystkim działa niesamowicie dobrze w tych wszystkich wątkach obyczajowych. To znaczy tak naprawdę i często jest tak, że jeżeli mamy film jakiś superbohaterski, w którym mamy... O, powiem w ten sposób. Spider-Many Raimiego. We wszystkich Spider-Manach Raimiego, za każdym razem jak Peter Parker był Peterem Parkerem, a nie Spider-Manem, to ja tylko czekałem, aż już będzie znowu Spider-Manem, bo już nie chciałem, żeby był dłużej Peterem Parkerem, żeby już przestał... bo miałem dość jego codzienności i tak dalej. Ja wiem, że to jest istotny element dla tej postaci. Ja wiem, że w drugim Spider-Manie przeszkadzał najmniej, ale to nadal było to takie, że okej, ja nie chcę obserwować życia zwykłego gościa, tylko chcę obserwować, jak Spider-Man jest Spider-Manem. A tutaj mamy... miałem zupełnie odwrotnie. To znaczy, za każdym razem jak Peter zakładał swój strój i był Spider-Manem, to ja czekałem, kiedy ta akcja się skończy i kiedy on wreszcie będzie mógł wrócić do wątków tych takich obyczajowo codziennych, bo one są najciekawsze w tym filmie, co nie świadczy źle o tych scenach akcji, bo one są doskonałe, zwłaszcza jakby całe podsumowanie tego wszystkiego i Spider-Man walczący na ślepo, mówiąc, żeby nie zdradzać szczegółów, jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze nie widział, uważam, że absolutnie fenomenalne są te sceny akcji, ale po prostu relacje między bohaterami i to, w jaki sposób rozszerzone pewne postaci, MJ, która jest absolutnie doskonała w tym filmie i cała w ogóle masa bohaterów, super, super rzecz po prostu i mega... Naprawdę jakby Marvel w tym roku
niesamowite rzeczy robi, no bo mieliśmy co, Captain Marvel, mieliśmy Endgame i mieliśmy teraz Spidermana i nie jestem w stanie wybrać, który z tych filmów podobał mi się bardziej. Ja wiem, że dla wielu osób Captain Marvel była tylko dobra, powiedzmy, ale ja byłem niesamowicie zakochany w tym filmie, zresztą mamy recenzję w którymś odcinku i teraz jestem równie mocno zakochany w Spidermanie, więc super, ekstra. Ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, bo też jestem absolutnie zachwycona tym filmem. Jestem zachwycona tym, jak bardzo on wybrał sobie gatunek filmowy. Jest to film o szkolnych wakacjach z elementami superbohaterskimi. Jak dobrze i fajnie realizuje zarówno elementy superbohaterskie, jak i właśnie to, co mówisz, elementy obyczajowe, elementy filmu o nastolatkach na szkolnej wycieczce. I to jest coś, co nam Marvel obiecuje co pewien czas, że jakby te filmy nie będą wszystkie takie same, nie będą wszystkie wpasowywały się w ten sam schemat filmu superbohaterskiego. I co pewien czas, kiedy to spełnią, tak jak w przypadku Thor Ragnarok, czy właśnie jak w przypadku Spider-Man Daleko od Domu, nagle okazuje się, jak jest fajny potencjał w opowiadaniu historii, w których bohaterami są oczywiście superbohaterowie czy bohaterowie ze świata Marvela, ale jakby ta część superbohaterska jest potraktowana trochę jako dodatek i jakby cała historia wyłamuje się z tego bardzo jasno określonego schematu kina superbohaterskiego. I tutaj chciałabym jeszcze absolutnie pochwalić obsadę, to znaczy Tom Holland jest moim zdaniem najlepszym Spider-Manem, jakie dotychczas mieliśmy. Ja bardzo lubię Andrew Garfielda, uważam, że to jest wybitny aktor, ale nie sprawdził się bardzo dobrze jako Spider-Man. Tobey Maguire nigdy mi się nie podobał jako Spider-Man. Natomiast Tom Holland, zwłaszcza jako nastolatek, znaczy jakby gra nastolatka tak jakby rzeczywiście miał te 17 lat, on ma 23, więc jakby jest tu jakaś różnica wieku, ale gra to fenomenalnie, podobnie jak Zendaya. Pomiędzy tymi aktorami jest no fenomenalna chemia i to właśnie taka, którą bardzo trudno jakby zagrać nawet, bo oni niekoniecznie muszą mieć między sobą dialog, żeby człowiek wyczuwał takie fajne, takie trochę awkward napięcie między nimi. Moim zdaniem Jake Gyllenhaal nie jest do końca wykorzystany, ale mam jakieś takie poczucie, że być może to nie jest jego ostatnie słowo w całym tym świecie Marvel Cinematic Universe, ale z drugiej strony jego postać jest w dużym stopniu oparta na tym, że jest to postać, której człowiek chce wierzyć, która jest urocza, która w jakiś sposób może zdobyć czyjeś zaufanie, no i Jake Gyllenhaal świetnie to pasuje. I ogólnie powiem szczerze, oglądając ten film miałam poczucie, że oglądam po prostu film, który na każdym poziomie jakby swojej opowieści się sprawdza. Znaczy sprawdza się zarówno właśnie to, co mówiłeś, na poziomie superbohaterskim, bo jest naprawdę widowiskowy, a z drugiej strony fajnie się sprawdza emocjonalnie i muszę powiedzieć, że to był jedyny film superbohaterski, na jakim byłam, gdzie ludzie klaskali nie na scenach akcji, tylko na scenach obyczajowych. To znaczy i energia była taka, że kiedy w końcu dochodziło do tych kluczowych scen z tego wątku takiego obyczajowego, to energia widowni była taka, że wszyscy chcieli, żeby to się dobrze skończyło. I jakby porównując to widownia klaskała mniej więcej tak samo na tym Spider-Manie, na scenach obyczajowych, jak klaskała przy ostatniej bitwie w Endgame. Więc jakby to pokazuje, jak dobrze można te emocje widzów przekierować na różne wątki. Więc jestem absolutnie Spider-Manem zachwycona i też jestem zachwycona, że to jest ostatni film trzeciej fazy, bo jakby gdyby to był mroczny film, bardzo poważny, no to musiałby się prawdopodobnie bardzo poważnie rozliczać z konsekwencjami wszystkiego, co się wydarzyło, z konsekwencjami Thanosa. Ten film ma ten wątek i on jest w nim ważny, ale jednocześnie jest to na tyle przyjemny i luźny film, że nie idziemy w takie Snyderowe tony typu, jakie to było strasznie smutne i okropne. Co też wydaje mi się jest ważne, ponieważ no jednak Avengers Endgame jest filmem, w którym te stawki są tak strasznie wysokie, że potrzebujemy trochę zejść na ziemię. Przy czym jest to moim zdaniem, ostatnie zdanie powiem, jedyny film chyba Marvela, jaki znam, w którym scena po napisach jest tak niesamowicie kluczowa. I to koniec. Tak, cieszy mnie też to, bo a propos sceny po napisach, dlatego że w ostatnim czasie mam wrażenie, że te sceny po napisach często mówiły nam coś, o czym już wiemy, albo jakby nie budowały czegoś takiego, o kurde, coś się będzie działo. Pamiętam, jak na początku uniwersum jeszcze, jak już jakby było wiadomo, jakie znaczenie mają te sceny, to one budowały coś takiego, a potem stały się po prostu śmiesznym jakimś dodatkiem, albo zapowiedzią czegoś, co osoby śledzące jakby całą serię już wiedzą. Dwa słowa o vilanach tego filmu, dlatego że w tym filmie jest przynajmniej kilku vilanów. Po pierwsze uważam, że Brad jest absolutnie najstraszniejszym przeciwnikiem w całym Marvel Cinematic Universe. Brad jest po prostu jest najgorszą postacią i to jest niesamowicie mnie cieszy to, że mamy tutaj z jednej strony tego przeciwnika
grany przez Jacka Gyllenhaala, który jest jakby przeciwnikiem tej części superbohaterskiej, ale mamy też Brada, który jest villanem tej części obyczajowej. I, ale jednocześnie, chociaż to jest postać, która się wydaje dość sztampowa na pierwszy rzut oka, no bo mamy, wiesz, tego drugiego chłopaka, który się przestawia do tej samej dziewczyny, to jednocześnie jakby cieszę się, w jaki sposób ze strony MJ został poprowadzony ten wątek. Bo bardzo często w tym takim klasycznym właśnie wątku takiego trójkąta ta postać żeńska się wydaje taką, wiesz, taką pasywną w tej całej sytuacji, że tak naprawdę, wiesz, dwóch facetów chce zdobyć tą samą dziewczynę, a ona się wobec nich zachowuje w ten sam sposób, tak jakby nie miała, sama nie miała własnej decyzyjności, w ten sposób. A tutaj ona wyraźnie ma tę decyzyjność, chociaż Brad wykonuje pewne ruchy, no to jakby my cały czas widzimy, że tak naprawdę MJ nie jest nim zainteresowana, mimo że jakby z punktu widzenia Petera, no to jest gość, najgorszy gość na świecie, nie? Więc to też mnie cieszy, jakby, że MJ jakby nie jest tą taką postacią, która, wiesz, która, o którą można walczyć, tak naprawdę ta walka nigdy nie istnieje w tym filmie, ona istnieje tylko w głowie Petera. A z drugiej strony mamy tą postać Jake'a Gyllenhaala, która... trochę zaspoilerowaliśmy, bo powiedzieliśmy, że ona jest villanem w tym filmie, jakby to trochę jest zbudowane jako zaskoczenie, ale mam wrażenie, że każdy się domyślał na bazie trailerów chociażby, ale więc bez zdradzenia zbyt wiele, na początku miałem troszkę, jak zostało pokazane, że ta postać jest ostatecznie przeciwnikiem i villanem, to miałem z początku takie wrażenie, że okej, to jest troszkę sztampowo jak na to, co ostatnimi czasy pokazuje Marvel Cinematic Universe, ale dotarło do mnie po pewnym czasie, jakby w trakcie oglądania, że ta postać jest meta i jak się ją analizuje pod kątem meta i tego, że to jest film i oglądamy film i ta postać się w zasadzie ze środka filmu odnosi do tego, że jest w środku filmu i tego, co jako widzowie chcemy oglądać, to ta postać działa znacznie lepiej niż nie jedna postać, bo naprawdę można by sporo dyskutować na temat roli villana w filmie na bazie roli... Jakby ta postać jest jakby świadoma tego, że jest villanem i kreuje siebie na villana i świadoma tego, w jaki sposób powinien działać villan w filmie. I przenosi to, i to jest tak bardzo meta, że to działa super, więc jeżeli widzieliście film albo dopiero macie go przed sobą, to spójrzcie na tę postać właśnie pod kątem tego, że ona jest meta i tak naprawdę jej interpretacja i zinterpretowanie w pełni tej postaci wymaga trochę wyjścia poza świat filmu i interpretowania jej trochę z zewnątrz świata filmu i jej roli w filmie. To co, próbuję powiedzieć coś sensownego, tak żeby zbyt wiele nie zdradzić na temat tej postaci. To może ja coś powiem? No, bo strzelaj. Moim zdaniem to jest chyba jedyny villan Marvela z ostatnich lat, kiedy jeśli spojrzymy na jego metody działania i na jego sposób myślenia, to zorientujemy się, że one istnieją też w naszym świecie. I tak jak powiedzmy, weźmy Black Panther, tak? Mhm. Nie ma w naszym świecie konfliktu o tron Wakandy. Nie ma. I to jak bohaterowie ze sobą walczą jest tak naprawdę jest bardzo komiks. No jest z mniejszościami i tak dalej, i tak dalej. To, do którego on się odnosi, nie? Nie, ale chodzi mi o to, że nie ma villana, który może zarzucić afrykańskiemu państwu, że mają super zasoby. Jego działania w tym filmie... Musisz przenieść to na pewne inne też, żeby to miało sens. Jego działania są dosyć komiksowe. To jest dobry przeciwnik i ogólnie dobrze napisany i fajna postać dramatyczna. Natomiast działania przeciwnika Mysterio z świata Spidermana, to jak zaczniesz myśleć, to my mamy w naszym świecie bardzo podobnych villanów, którzy korzystają z bardzo podobnych metod. I problem, który jest z pokonaniem takiego villana, jest tak naprawdę problemem, w którym my się spotykamy na co dzień, w naszym świecie, bo też mamy takich villanów, tylko być może wyglądają trochę inaczej. Mhm. O to mi chodzi, że tak, to jest bardzo, moim zdaniem znaczy, bardzo meta to przenieść, element. Bo nawet jeżeli ci inni villani w filmach Marvela, powiedzmy, też reprezentują pewnego rodzaju problemy, to musisz jednak zrobić kilka kroków, żeby jakby znaleźć te interpretacje, nie? I Killmonger tak samo jakby jego problem dotyczy pewnych problemów społecznych i o tym mieliśmy cały odcinek, ale jakby bezpośrednio już sama jakby realizacja tego, co on robi i tak dalej jest czymś, co wymaga kilku kroków, żeby jego filozofia jest, może ją dość łatwo przełożyć na pewne rzeczy z prawdziwego świata, ale jego już faktyczne metody są abstrakcyjne dość, nie? W tym momencie. A tutaj mamy metody, które jakby znowu jakby wykorzystuje technologię w sposób, w których się jej nie wykorzystuje na co dzień, ale jakby bardzo łatwo te technologie traktować po prostu jako uproszczenie pewnych metod, które i tak istnieją. No ale mówię, to jest coś, co mam wrażenie, że tłumaczymy komuś, jak ktoś widział film, to wie o co chodzi, jak ktoś nie widział, to i tak to nie będzie wiedział, więc to nie ma pojęcia, co próbujemy powiedzieć. Więc... Więc Spider-Man super, Spider-Man Extra, super film, polecam i ten. Więc żeby nie było tak pozytywnie,
to na koniec, znaczy przynajmniej z mojej strony, nie wiem, może ty się zachwyciłaś, ale z mojej strony nie będzie pozytywnie, to znaczy film, na który długo czekałem i miałem naprawdę pozytywne nastawienie i wierzyłem, że będzie naprawdę super, Król Lew, również od Disneya. Powiedz ty, co sądzisz, bo ja dużo mówiłem w internecie o tym filmie. Ja mam z tym filmem olbrzymi problem, dlatego że jeśli mam spojrzeć obiektywnie na przykład na animacje w tym filmie, to ona jest absolutnie zachwycająca. To znaczy, to chyba ty spotkałeś się z jakimiś głosami dotyczącymi tego, że tam są prawdziwe zwierzęta. Łukasz, tak? Więc Łukasz wklejał komentarze, że ludzie pisali, że jak można oczekiwać emocji nad wpyskach tych zwierząt, jak przecież to są zwierzęta, które nakręcili w Afryce tam gdzieś, nie? Tak, więc rzeczywiście animacja jest tak dobra, że ja jestem w stanie trochę, chociaż trzeba mieć sporo wyobraźni, wyobrazić sobie, że ludzie mogą pomyśleć, to jest prawdziwe zwierzę, które, nie wiem, jakoś nakręcone i w ten sposób zmontowano. I także tło i w ogóle kreacja świata, ta, jeśli chodzi o animację, jest absolutnie przepiękna, ale największym problemem tego filmu, jego największą wadą, jakby błędem założycielskim jest to, że to jest Król Lew. To znaczy, istnieje animacja o Królu Lwie, która jest animacją, moim zdaniem, na tle różnych animacji Disneya najbliższą perfekcji. Ja nie jestem wielką, niesamowitą fanką Króla Lwa, ale pod względem ułożenia dramatycznego, nie, znaczy, no, połączenia z muzyką, rozpisania ról, w ogóle stworzenia całej galerii postaci, ten film jest bliski perfekcji. I teraz, jeśli idziesz do kina i znasz tego animowanego Króla Lwa z lat 90. i dostajesz wersję, która z powodu postawienia na realizm jest ograniczona tak naprawdę. To jest fascynujące. Ona jest technologicznie, stoi dużo wyżej, a jednocześnie ta technologia wymusza ograniczenia. Takie artystyczne ograniczenie, nie stylistyczne i tak dalej, i tak dalej, no. Wymusza ograniczenia w ekspresji, ponieważ, no, te postacie nie mogą mieć takiej ekspresji, jaką mają animowane postacie. W związku z tym jest bardzo dużo scen, gdzie dialogi są niesłychanie dramatyczne, ale my patrzymy w właściwie puste oczy zwierzęcia, które jakby nie reaguje tak, jakby zareagowało w animacji. Są sceny, które w filmie tym oryginalnym były absolutnie przepiękne i poetyckie, chociażby powrót Simby do domu, gdzie widzimy tylko takie biegnące łapy lwa przy wspaniałej muzyce, piasek, no fenomenalna artystycznie scena. Tutaj ten film sobie na to nie może pozwolić, więc po prostu widzimy... Lew jak biegnie i to nie jest już tak bardzo poruszające. Wiesz, ja mam przykład konkretny, który ci teraz powiem. W animacji oryginalnej mamy tą taką niesamowitą scenę, gdzie na samym początku, gdzie Mufasa stoi na skale i najpierw przylatuje do niego Zazu i się kłania, na co Mufasa najpierw patrzy jakby przed siebie, ale potem odkłania mu się i się uśmiecha, co jest w ogóle... Show don't tell, nie? To jest idealna scena kreacji postaci. Więcej wiemy o Mufasie po tej jednej scenie niż w całej nowej wersji, dlatego że, wiesz, widzimy tego króla, który z jednej strony inne zwierzęta reagują na niego z szacunkiem, ale z drugiej strony on odpowiada takim samym szacunkiem i przyjaznością. A po chwili mamy scenę, w której pojawia się Rafiki i przytula Mufasę, nie? I to jest kolejna rzecz, której nie dało się, i to o tym chciałem powiedzieć, to jest kolejna rzecz, której teoretycznie, czy jak uznali twórcy, nie dało się pokazać w tej nowej wersji animacji pawiana przytulającego lwa. W związku z czym zmieniono ten gest i w tym momencie Rafiki w nowej wersji kładzie dłoń na czole Mufasy. Tylko że Mufasa, znaczy po pierwsze na przylatującego Zazu, Mufasa reaguje po prostu tępym spojrzeniem w przestrzeń, bo jest lwem po prostu, więc nie może się uśmiechnąć. Ale jak Rafiki kładzie mu tą dłoń na czole, to reaguje dokładnie w ten sposób, jak moje koty, jak się im położy dłoń na czole, albo plaster sera, albo cokolwiek innego. Jeżeli ktoś z was ma kota, to wie, w jaki sposób kot reaguje, jak mu się coś położy na czole. Po prostu obniża lekko uszy i mruży oczy. I to jest jedyne, co robi Mufasa w tej scenie. Po prostu jak temu kładzie, no to on obniża, no bo jest kotem, nie? I jakby wszystkie emocje w tej scenie znikają w porównaniu do oryginalnej wersji, nie? Tak. I kolejna sprawa, jakby kiedy wyjmie się te takie elementy poetyckie z tej narracji i zastąpi się ją pozornym realizmem, to nagle okazuje się, że te stawki, o które tam się toczy ta walka i w ogóle cały ten olbrzymi bagaż, który emocjonalny był w tej historii, gdzieś znika. I to sprawia, że pod sam koniec filmu, kiedy dochodzi do finałowej walki, albo kiedy w końcu Simba zwyciężając wchodzi na lwią skałę, żeby zaryczeć i przejąć z powrotem swoje posiadłości, no to w tym momencie widzisz kupkę zmokłych lwów na jakiejś skale i to, co kiedyś było walką o całą niesamowitą krainę, staje się jakimś kupką zmokłych zwierząt pod kamieniem. Inna sprawa jest też taka, że ten film zmienił podstawę konfliktu.
Otóż podstawą konfliktu w Królu Lwie jest to, że wujek naszego bohatera morduje ojca, żeby przejąć tron. I jakby wysyła syna na wygnanie, chcąc wcześniej próbując go zabić. No, zupełnie prawie, że Hamlet jeden do jednego. Tymczasem tutaj, i do tego wszystkiego zachęca hieny do współpracy, mówiąc, że będą nagrody, gdy spełni się to, o czym śnie. A natomiast tutaj konflikt opiera się o to, że Skaza w oryginale jakby obiecuje hienom jakieś nagrody, prawda? Śpiewa, to będą nagrody. Natomiast tutaj dowiadujemy się, że tak naprawdę hieny sprzymierzają się ze Skazą, dlatego że Mufasa wyznaczył zasady dotyczące polowań, które wykluczają hieny, bo te są zbyt łapczywe. I w tym momencie moja sympatia do Mufasy trochę się zmienia i podstawa tego konfliktu trochę się zmienia. Bo zasadniczo rzecz biorąc, film mówi nam, że no, Mufasa był królem lwów i jako król lwów i ewidentnie innych zwierząt wykluczył hieny. Ponieważ film jest realistyczny i mamy jedno zwierzę naprzeciwko drugiego zwierzęcia, no zaczęłam się zastanawiać, co biedna hiena winna, że ma takie miejsce w łańcuchu pokarmowym. I sam bunt hien wydaje się buntem takich, powiedziałabym, grup wykluczonych przez monarchię, które chciałyby też mieć dostęp do zasobów. Czy my wiemy, kto kogo wykluczył tak naprawdę? Czy to Mufasa wykluczył hieny? Czy to one same u siebie stwierdziły, że jak nie dostaną full jedzenia, to nara? Tam pada wyraźne zdanie, że on im zabronił polować na tych ziemiach, bo są zbyt łapczywe. Więc i zresztą hieny mają swoją królową, która jakby ewidentnie działa w interesie swojego stada. Co trochę tutaj moim zdaniem zmienia optykę. Ale dobrze, nawet jeśli odrzucimy moją socjalistyczną interpretację króla lwa, no to wydaje mi się, że największy problem to jest to, o czym już mówiłam, czyli ten brak ekspresji. I fakt, że kiedy, właśnie to co mówisz, kiedy zastępowano jedne sceny drugimi, żeby jakby zachować ten realizm, to czasem wykreowano sceny, które moim zdaniem były kluczowe dla narracji. Na przykład, nie wiem, scenę, w której Rafiki daje po łbie Simbie, żeby nauczyć go, że rzeczy z przeszłości bolą, ale trzeba żyć dalej. Co moim zdaniem tworzy takie luki w tej narracji i to są luki na takie elementy, które sprawiały, że człowiek się czuł bardzo zaangażowany w ten świat i na przykład nie zadawał nieprzyjemnych pytań, jak chociażby o to, że Simba jest wegetarianinem i rozmawia, bo w świecie... ale ogólnie lwy jedzą antylopy, bo w świecie animacji antylopy nie mówiły, nie były istotami, które mówią. W tym filmie antylopy mówią, w związku z tym, co to znaczy w kontekście lwów jedzących antylopy. To jest kilka takich elementów, które sprawiają, że ten świat zaczyna zgrzytać, człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, których by sobie pewnie nie zadał, nawet będąc dorosłym widzem króla. Znaczy, przede wszystkim, wiesz, w oryginalnej animacji jest ten dialog o kręgu życia i tak naprawdę, ale tak naprawdę jakby film dalej trochę tego nie porusza. A tutaj ten film jakby świadomie wraca do tych scen I zwiększa, tam była jasne, była ta jedna scena, gdzie jedli robale, która też wydaje mi się, że okej, to ona była trochę konieczna, jakby co tak naprawdę Simba jadł w tym czasie w oryginalnej animacji, a tutaj mamy tych scen więcej, więc ten wątek wraca, a jak on wraca, no to siłą rzeczy zaczyna się zastanawiać, jak to w praktyce niby ma działać tak naprawdę, więc to zaczyna być faktycznie dziwne, no. Tak, jeszcze jedno, że chcę powiedzieć i wydaje mi się, że ona jest kluczowa, to znaczy jasne. Ten film w jakimś stopniu jest skierowany do dzieciaków i prawdopodobnie część dzieciaków, które nie widziały Króla Lwa, będą postrzegały tą historię jako wyjściową i będą ją bardzo kochały i to będzie dla nich ta historia. Natomiast akurat ja trafiłam na seans, na którym było mnóstwo dzieciaków i co prawda ktoś chlipał po śmierci Mufasy, więc być może ta scena zawsze działa, ale jednocześnie przede mną siedziały trzy dziewczynki, z których jedna miała chyba 7 lat, a dwie pozostałe po 6. I ta jedna dziewczynka w czasie trwania filmu tłumaczyła tym innym dziewczynkom, jak ten film się nie zgadza, bo ona widziała wcześniej animację, co bardzo mnie rozbawiło. W każdym razie ja wiem, że tam są widzowie na takiej sali, którzy nigdy nie widzieli pierwszego Króla Lwa i dla nich to może być niesamowita animacja. Mi się wydaje, że jeśli człowiek zna i kocha tego oryginalnego Króla Lwa, to raczej ten film będzie dla niego dowodem na to, po pierwsze, jakie ograniczenia nakłada na film realizm, a drugi, że to byłby fenomenalny film, gdyby to nie był Król Lew. To znaczy, gdyby Disney zdecydował się opowiedzieć nam historię, wykorzystując te zdobycze animacji, które nie byłyby retellingiem Króla Lwa, tylko byłyby zupełnie nową historią,
to bardzo dużo uwag, które ja mam do tego filmu, by się nigdy nie pojawiły. I moim zdaniem jakby to dowodzi, że nawet jeśli finansowo ten Królew się niesamowicie opłaci, to tak pod względem artystycznym i opowieści mam takie poczucie, że gdyby podjęli ryzyko i opowiedzieli zupełnie nową historię, to wcale by to nie było takie ryzyko i byłoby dużo mniej ludzi mówiących ale. Wiesz co, to jest taka dziwna sytuacja, że można by wnioskować, jeżeli ktoś na przykład nie zna oryginalnej animacji, można by wnioskować, że nie wiem, jesteśmy fanami tej oryginalnej i to sam fakt, że w ogóle coś jest inaczej, nam się nie podoba. Ale to właśnie nie o to chodzi, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że gdyby ten film był inny i gdyby stał na własnych nogach od zera, to by działał. To znaczy, gdyby to było tak, że ktoś uznał, okej, podejmujemy świadomą decyzję taką, a nie inną, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny, że mają być te realistyczne zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i jakby zastanawiamy się, jak za pomocą tych metod opowiedzieć historię. Ale tutaj wzięto tą nową stylistykę, która jest realistyczna, ale postanowiono jak najmniej zmieniać w tej oryginalnej historii, w związku z czym wzięto tę oryginalną historię niemalże scena po scenie i po prostu w momencie, w którym coś nie pasowało do tej nowej stylistyki, to wycinano. Nie zastępowano tego niczym nowym, co jest pasujące do tej nowej stylistyki, tylko po prostu... Wiesz, wycinano, nie? Więc w momencie, w którym, nie wiem, Timon i Pumba normalnie tańczą i śpiewają, a Timon ma tam, wiesz, spódniczkę z liści, a Pumba jabłko w ustach i udaje takiego prosiaka na półmisku, no to w tym momencie oczywiście nie mogli tańczyć i mieć jabłka w ustach, więc po prostu stoją. Więc dostajemy tą samą, nie dostajemy w zamian sceny, która działa inaczej, tylko dostajemy scenę, która nie działa. Jedyny wyjątek dla mnie w tej sytuacji to jest zmiana running joke'u z hienami. To znaczy uważam, że on został zmieniony na gorszy, dlatego że w oryginale mieliśmy Eda, czyli hienę, która nie odzywa się w ogóle ale cały czas się śmieje i cały czas przytakuje, albo obraca tylko głową w pionie, albo w poziomie, to jest jedyne co robi i jest kompletnie szalony. Więc mamy tego Eda, który tak naprawdę cały czas tylko komentuje wszystko tą taką, wiesz, szaleńczą postawą, który jednocześnie mamy tą taką ten zwrot na samym końcu, że na samym końcu, kiedy już hieny zabijają skazę, to Ed jest tym najbardziej szalony i wtedy to szaleństwo w jego oczach, które do tej pory było komiczne, nagle staje się szaleństwem, które jest przerażające i to jest jakby cały wątek w animacji. Tutaj, nie było tego, nie dało się tego Eda przedstawić, więc zastąpiono to tymi dwoma hienami, nowymi hienami, z których jedna ma problem z zachowaniem przestrzeni osobistej i tej drugiej. I to jest żart, który został zmieniony na taki, który pasuje do tej nowej stylistyki. I to jest jakby ten dobry przykład. Ten jeden z niewielu dobrych przykładów, gdzie wzięto i uznano, okej, to nie pasuje, musimy to czymś zastąpić. Tylko że cały problem polega na tym, że z całej reszcie tej animacji uznano, że okej, to nie działa, więc wytnijmy to i nie zastępujmy niczym. Więc powstała taka wydmuszka, która jasne, jakby technologicznie jest niesamowitym osiągnięciem. I jako takie technologiczne demo animacji jest niesamowitą rzeczą. I podejrzewam, że dla ludzi, którzy obejrzeli tylko tę wersję, nie znają oryginalnej, może się wydawać, że wow, to jest niesamowita historia, bo ona nadal jest niesamowita, tylko że to jest trochę taka sytuacja, weź historię, która jest cudowna i fantastyczna i stuprocentowo niesamowita i teraz obetnij z niej jakąś część, no to zostanie ci nadal coś, co będzie miało jakąś wartość, ale jeżeli obejrzeliście tego Nowego Króla 2 i nie wiecie, o co nam chodzi i uznajecie, o kurde, a mi się podobało, nie znam tej poprzedniej wersji, to weźcie po prostu obejrzyjcie tę oryginalną wersję, dlatego że myślę, że ona w takim bezpośrednim porównaniu, nawet jeżeli się obejrzy w tej odwrotnej kolejności, najpierw tą nową, a potem starą, to myślę, że ta starsza i tak jakby stanie na swoim i tak jakby nie trzeba nikomu tłumaczyć. Myślę, że jeżeli obejrzeliście tę nową i wam się spodobała, to jak obejrzycie starą, to zrozumiecie jakby czego w tej nowej brakuje tak naprawdę. Mimo, że jako osiągnięcie technologiczne zasługuje na wszystkie Oscary techniczne, bo wygląda naprawdę niesamowicie, absolutnie niesamowicie, to niestety jako film uważam, że z jednej strony robi za mało nowego, żeby stać na własnych nogach, ale jednocześnie z drugiej strony to, co realizuje jako stare, realizuje w gorszy sposób, dlatego że z jakiegoś powodu podjęto decyzję o przyjęciu takiej stylistyki, która tak naprawdę bardziej ograniczała twórców niż pozwalała nam na pokazanie czegoś lepiej czy w jakiś nowy sposób. A czy ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz o Królowie, która jest dla mnie dosyć zaskakująca, znaczy ja byłam tam zawiedziona. Ale nie odpowiedziałem, może nie. Możesz, no dobra, pozwalam ci. Ja, dziękuję ci bardzo. Ja byłam zawiedziona muzyką, to znaczy jakby to jest film, w którym w obsadzie ma ludzi, którzy potrafią śpiewać, w obsadzie jest Beyoncé. I jakby ja pamiętam jakby jedną rzecz, nawet jeśli Królew nie był moim ukochanym filmem, to był filmem z moimi ukochanymi piosenkami. To znaczy jakby to jest chyba jedyny soundtrack Disneya, z którego znam wszystkie piosenki i wydaje mi się, że chyba zaraz po tym, jak się ten film ukazał, to było takie jasne, że to jest zupełnie nowa jakość w ścieżce dźwiękowej do filmu animowanego. No to jest ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera, ale też piosenki Eltona Johna.
I muszę powiedzieć, że pod tym względem te nowe aranżacje, bo to są nowe aranżacje, zupełnie mnie zawiodły. Jakby one chcą być inne, tylko że problem polega na tym, że jeśli masz coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego, to albo zrobisz zupełnie coś od nowa, to dokładnie ten sam problem, co z całym filmem. Gdyby zdecydowano się na coś zupełnie od nowa, czy na coś, co pasuje jakby do zupełnie innych głosów, czy zupełnie innego sposobu narracji, to może by wyszłoby lepiej. A tak to cały czas masz wrażenie, że oglądasz jakąś taką wersję, która nawet jeśli jest niezła, to i tak jest gorsza od tego, co było kiedyś. Wiesz, to ja to interpretuję troszkę inaczej. To znaczy, ja uważam, że to nie jest tak, że oni chcieli to zrobić inaczej, albo nie chcieli tego zrobić inaczej. Ja uważam, i moja interpretacja jest taka, że twórcy nie chcieli, żeby to był musical, ale po prostu wiedzieli, że ludzie się oburzą tym, że to nie jest musical, bo praktycznie każda z tych piosenek jest w jakiś sposób skrócona albo jakby skompresowana. Dużo się mówi o tym, że skompresowane jest Be Prepared, które jest jakby najbardziej widoczne, to jest zwłaszcza, że nie wiem, gdzieś w połowie piosenki kończy się pomysł na tekst i mamy tylko skazy, które wchodzi. Nawet nie skazy, mamy lwa, bo to jest tak naturalistyczne, że masz lwa, który idzie po kamieniach i mówi, w polskiej wersji śpiewa dam wam znak, co brzmi jak, wiesz, tak pijany kolega, który wraca do domu, wsiada do taksówki i mówi, że da znać, jak wróci, jak dojedzie, nie? I nic innego nie mówi, bo tekst już się skończył, on tylko idzie i mówi, dam wam znak, ale odezwę się. Ale pozostałe piosenki są tak samo skrócone, tak naprawdę Can't Wait to be King, które też jest bardzo tym takim długim, rozbudowanym, przegiętym musicalowym numerem, gdzie nagle zwierzęta zaczynają mieć choreografię tańca i zaczynają się pojawiać kolory, które się nie pojawiają w żadnych innych miejscach tej animacji. I w ogóle tam jakieś dziwne animacje i dziwne rzeczy się dzieją, to tutaj nie tylko jakby nie dało się tego pokazać w ten sposób, więc mamy co najwyżej, wiesz, dwie żyrafy stojące naprzeciwko siebie, także szyje im się krzyżują i to jest szczyt choreografii, to jeszcze ta piosenka też jest bardzo mocno skrócona i też wypada z niej bardzo wiele elementów i w ogóle cały czas mam wrażenie, że twórcy tak naprawdę w gruncie rzeczy to woleliby w ogóle nie umieszczać w tym filmie piosenek, bo im to nie pasowało do stylistyki, ale musieli i trochę te piosenki to są takim, wiesz, zrealizowaniem tej piosenkowej wersji na minimum tak naprawdę, nie? Jedyną, to Oskar Rogowski zwrócił uwagę, że jedyną, która w jakiś kreatywny sposób jest rozbudowana, jest In the Jungle, które się pojawia, dlatego że tam mamy te wszystkie, zdecydowano się na to, że chłopaki nie śpiewają w ciszy, tylko jakby otoczenie zaczyna dźwięki wydawać do rytmu, także jakby zaczyna, podkład muzyczny jest tworzony przez inne zwierzęta i przez, wiesz, dźwięki dżungli i tak dalej, co jest fajnym pomysłem, szkoda, że tego pomysłu albo jakichkolwiek innych pomysłów nie pociągnięto dalej, ale mam bardzo mocne wrażenie, że ten film, że twórcy tego filmu nie chcieli robić w gruncie rzeczy filmu muzycznego, ale trochę musieli i z tego wynika to, że te wszystkie piosenki są takimi, wiesz, tak wciśnięte, dobra, niech będzie. Byle zaliczyć, że jest piosenka, ale nic więcej nie robi, nie? No i właśnie wracamy, moim zdaniem, cały czas do tego, co tak dobrze ujęłeś, czyli gdyby tam było więcej takich radykalnych i być może ryzykownych decyzji kreatywnych, to wyszłoby paradoksalnie coś dużo lepszego, bo gdyby ten film, bo to jednak mimo wszystko jest film, który bardzo trudno oglądać bez relacji do oryginału, bo on nie jest dziełem samym w sobie tak naprawdę. On jest retellingiem. I o ile opowiadanie jeszcze raz historii znanych dużo dłużej niż to, co stworzył Disney, mi nie przeszkadza, to w momencie, kiedy Disney zaczyna robić retelling własnej bardzo, bardzo konkretnej historii, teraz czekaj, ja ci przerwę, bo teraz w komentarzach na pewno pojawi się ktoś, kto będzie chciał napisać, że Król Lew to był plagiat. I była animacja i widziałem w internecie screeny, że były podobne sceny, więc to musi być plagiat. Nie widziałem tego filmu, wprawdzie nie wiem, o co chodzi, nie znam kontekstu, ale że nie było żadnego pozwu, to na pewno dlatego, że się dogadali pod stołem. To nie piszcie tego, proszę. Ja mam na YouTubie zablokowane Kimba, czy Kimbra, czy jak się nazywa ten film. Mam zablokowane w komentarzach, dlatego że po prostu ludzie, którzy powielają te informacje, która jest kompletną bzdurą, ale powielają ją, bo tak przeczytali w internecie i widzieli dwa screeny. Nie, nie róbcie tego, dziękuję z góry. Mów dalej. To jest właśnie, chodzi o to, że jeśli oni opowiadają własny film jeszcze raz i to na dodatek jedną animację za pośrednictwem innej animacji, to w tym momencie no właśnie brakuje tych zdecydowanych, kreatywnych decyzji, które by sprawiły, że poza popisem technologicznym, czy poza miliardem dolarów, które Disney zarobi, człowiek powiedziałby, tak, to miało sens opowiedzenie tego w sposób realistyczny, dodanie tych elementów, których nie było wcześniej. Tymczasem oglądając to, no właśnie widzimy głównie ograniczenia. I oczywiście sukces finansowy Króla Lwa, który teraz obserwujemy, sprawi, że Disney prawdopodobnie będzie szedł dalej tą drogą. To znaczy dalej szedł drogą takiego dużego zbliżenia pomiędzy oryginałem a
kolejną wersję. Oczywiście, z drugiej strony mamy teraz zapowiedź Mulan, która jest znowu kompletnie innym kierunkiem, bo to jest kierunek pod tytułem weźmy podstawę tej samej historii, ale opowiedzmy coś zupełnie innego i dość mocnym zwrotem w kierunku chińskiej widowni, nie? Ja się bardzo mocno zastanawiam, bo to jest tak, okej, nie dostaliśmy niczego nowego w Królowie, nie dostaliśmy żadnej nowej interpretacji i według mnie to jest tak, tu była dwie opcje, albo zrealizowanie tej historii w jakiś sposób na nowo, tak żeby to był film jakby sam w sobie nowy i stojący na własnych nogach, na to się nie zdecydowano, albo drugą opcją było zrobienie 1:1 wersji, ja trochę na to liczyłem tak naprawdę, bo widziałem po zwiastunach, że one wyglądają 1:1, więc liczyłem na to, że dostanę mój ukochany film, ale przeniesiony na nową formę animacji, która jak już ustaliliśmy wygląda niesamowicie, ale przeniesiony 1:1. Tymczasem tak naprawdę dostanę przeniesione, tak wiesz, 1/3 tego, co tam było. Ja ostatnio sobie odświeżałem Króla Lwa i to w jakiś sposób, no to jest historia, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest historia o zwierzętach. Zwierzęta nie mają króla. To jest historia o ludziach, tylko przedstawionych w formie zwierząt, tak? No to są ludzkie emocje, ludzkie relacje i tak dalej, tylko przedstawione w postaci zwierząt. Więc w momencie, w którym się bierze to i uznaje, okej, a teraz przedstawimy to tak, żeby te zwierzęta, które symbolizują w gruncie rzeczy ludzi, żeby były super naturalistycznie zwierzęce, no to w tym momencie musisz wyrzucić połowę tego, co pokazujesz, nie? Mimo tej animacji, która jest nowocześniejsza, to jest tak naprawdę, dostajemy mniej niż w oryginale, więc to jest problem. Gdybyśmy dostali inaczej, spoko. Gdybyśmy dostali to samo, okej, mało kreatywnie, ale ucieszyłbym się, szczerze mówiąc, z nowej wersji Króla Lwa, z nową animacją i tak dalej, bo miałbym, wiesz, mój ukochany film tylko w odświeżonej wizualnie wersji, nie? Troszkę jak wydanie, kiedyś było wydanie Blu-ray nowe, które było też 1:1 i z niektórymi animacjami poprawionymi. Było też takie wydanie specjalne, gdzie były dodatkowe sceny, ono było gorsze. Ale to takie pierwsze wydanie Blu-ray, gdzie były tylko poprawione, wiesz, wodospady, bo wcześniej tam nie starczyło im budżetu na zrobienie ładnie wodospadów, więc teraz je dorobili, no to gdybym dostał jeszcze raz dokładnie coś takiego, czyli wersję nowa animacja, ale scena po scenie, sekunda po sekundę, 1:1, emocja po emocji, 1:1, byłbym ucieszony. Ale dostałem ograniczoną i obciętą wersję, więc po raz kolejny, jeżeli wam się ta ograniczona wersja podobała, to uwierzcie nam na słowo i obejrzyjcie animację, bo dostajecie wtedy coś, co jest znacznie lepsze według mnie. I chyba tyle, jeżeli chodzi o z mojej strony przynajmniej, o wyżywanie się na Królowie. Tak, to znaczy ja nawet nie mam potrzeby wyżywania się na Królowie, ponieważ ten film pozostawił mnie paradoksalnie bardzo obojętną. To znaczy kompletnie nie rozbudził we mnie żadnych uczuć, które byłyby albo bardzo pozytywne, albo negatywne. Raczej zobaczyłam w pewnej kresie maszynkę do robienia pieniędzy. I ja wiem, że wszystkie filmy Disneya zawsze były maszynką do robienia pieniędzy, bo to ta instytucja istnieje, ale tutaj miałam takie poczucie, że czuję to pewne wyrachowanie w tym działaniu. To już koniec na dzisiaj i na ten odcinek naszych pozytywnych i negatywnych uwag odnośnie filmów. To jest bardzo ciekawe, bo wyszło nam, że strasznie narzekamy. Chyba, że oglądamy Spidermana albo Johna Wicka. Czekaj, ja tu policzę. Mieliśmy dwa filmy, które były skrajnie źle ocenialiśmy, dwa filmy, które skrajnie dobrze ocenialiśmy i jeden, który oceniliśmy średnio, więc mamy idealną równowagę. Okay, rozkład, dobra, rozkład normalny. Jesteśmy Thanosem podcastów. Tak, wracamy do was we wrześniu i nie bójcie żaby, tam będziemy prawdopodobnie w pierwszym odcinku mówili o tych filmach, których jeszcze nie ma w kinach, ponieważ wchodzi najważniejszy film sezonu 2 sierpnia w Polsce, więc będziemy musieli wam o nim powiedzieć. Jeśli nie wiecie, co za film, nie słuchacie wystarczająco dobrze tego podcastu. Tak, i co? I zajrzyjcie jeszcze raz na zvz.pl, to jest nasza nowa strona, znajdziecie tam niedługo nową jej wersję. Nie wiem, czy w momencie, w którym tego słuchacie, już jest, ale jeżeli nie, to będzie w najbliższym czasie. facebook.com/zvz.pl, pisane razem i też link będzie w opisie. To jest nasz nowy fanpage. Piszcie też do nas na kontakt@zvz.pl i oczywiście jesteśmy wdzięczni jak zawsze za wszystkie oceny i recenzje w iTunes i za wszystkie oceny na fanpage'u. One nam się zresetowały, więc zwłaszcza prosimy na fanpage'u o oceny i recenzje. I co? Tyle od nas, wracamy do lenienia się i wakacji. Ja niedawno byłem w lesie na przykład, ale wróciłem. Wróciłem i tak po 2 dniach stwierdziłem, że mi brakuje tego lasu. Tam nic nie było, ale to nic było lepsze niż rzeczywistość tutaj, niż codzienność. Bo możesz sobie posiedzieć, masz drzewa, konie. Las był najlepszy. Nic się nie dzieje. Ja byłam nad morzem, morze jest bardzo zimne, nie wchodźcie tam. No to można siedzieć blisko wody, nie? Fajnie się tak zresetować, nie? Byłem w tym lesie, powiem ci, i fajnie jest tak, wiesz, taka sytuacja, w której na początku trochę zaczyna irytować to, że wiesz, internet jest problematyczny, więc nie możesz w tym internecie siedzieć, ale w pewnym momencie zaczynasz mieć tak, że jesteś tam, wiesz, tylko ty, nie masz nic do roboty, nic, nawet jakbyś się chciała czymś zająć, to nie możesz, więc jak już sobie odpuścisz to zajmowanie się czymś, to masz ten taki, wiesz, okres, który po pewnym czasie się nudzi oczywiście, po pewnym czasie już chcesz wracać i cokolwiek robić, ale fajnie jest tak się zresetować, więc
Więc może nie wiem, jeżeli czekacie na nasz podcast, to spróbujcie się zresetować, na przykład nic nie słuchać, nic nie robić i polenić się trochę, zanim jechać wrócimy. Do jechać do lasu. Las polecam, super, konie ekstra, fajna rzecz. No, miejcie rzeczy, przyjaciół przy sobie i jedźcie do lasu i tylko weźcie buty, bo można pobrudzić, weźcie jakieś, na których wam nie zależy. I to są nasze rady na resztę wakacji i do usłyszenia we wrześniu. Pa, pa! Żegnajcie!